3 marca piłkarze Gieksy wzięli udział w 7. turnieju charytatywnym o Puchar Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego. Cały dochód ze sprzedaży biletów przekazany zostanie na pomoc chorej Magdzie Zmysłowic. Fajna zabawa, oldboje grają, grają też kibice, grają zawodnicy GKS-u. Hala pełna, tak, jak najbardziej, zwłaszcza, że to jest szczytny cel, dochód z tej imprezy idzie cały dla Magdy Ociepki, żeby pomóc w ciężkiej chorobie, także bardzo cieszę, że kibice nie zawiedli i dopisali w tym roku. Szczytny cel, cieszymy się z tego, dziękujemy kibicom. Bardzo dobrze, że coraz więcej jest takich akcji, no co tu dużo mówić, no, zdrowie jest najważniejsze i trzeba pomagać, jak tylko można, trzeba pomagać. Fajnie, że dzieje się to razem z zabawą, połączone z zabawą, ale i też zbiórką, także no, więcej takich akcji. Fajnie by było, bo dzisiaj naprawdę kibiców dopisało, bo jest duża rzesza, także to cieszy, że coś się dzieje i to dzieje się na cele charytatywne. Przed meczem finałowym zawodnicy wraz ze sztabem szkoleniowym zaprezentowali się kibicom. Trzeba się zaprezentować przed sezonem, na pewno parę nowych twarzy doszło, do naszej drużyny tym bardziej. Jest to potrzebne. Cieszymy się, że tego kibiców przyszło. Cieszymy się, że zawodnicy mogą się pokazać. Za tydzień startuje liga. To jest dobry moment na to, żeby kibicom i wszystkim pokazać, że Gieksa rozpoczyna tą rundę. Mieliśmy okazję w miarę spokojnie przygotować się do sezonu i ja jestem pełen optymizmu, a kibicom życzę, żeby mieli wiele satysfakcji z meczów na Bukowej i zawsze do domu szli z 3 punktami, najważniejsze. Wiemy, jak było dotychczas. Myślę, że teraz już jesteśmy dobrze przygotowani. Chcemy my pokazać kibicom, że mamy charakter i żeby kibice byli z nas dumni. Ja nieraz powtarzałem, że kibice to mój bardzo wartościowy zawodnik, ten 12. No bez niego nic nie ma sensu, także bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj również nie zawodzę. Nikt nie wie, jaka będzie runda. Na pewno chcemy wystartować dobrze, bo zawsze te początki mamy jakieś tam trudniejsze. Na pewno musimy do tego meczu podejść bardzo skoncentrowani, bo nikt się nam nie położy i to będzie kluczem do dobrej gry. W decydującej rozgrywce Górnik 09 Mysłowice pokonał GKS Katowice 2-1.